Majowe dni w duchowej łączności z Jasną Górą to pamięć o Matce Najświętszej, która jest naszą Królową i Matką. Wracamy do lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza z 1656 roku, kiedy to obrał Maryję Królową Narodu i Państwa Polskiego. W trudnym politycznie momencie wypowiedział zawierzenie, które żyje w nas i daje wielką nadzieję, że Bóg wspomoże nasz naród, również teraz, w tych niepewnych czasach. To dzięki Maryjnemu wstawiennictwu nasza historia jest pełna nadziei i bardzo konkretnych znaków Bożego prowadzenia. My rozpalajmy w sobie i w naszych bliskich ufność do Maryi, do tej, co jasnej broni Częstochowy. Tu przypomnę żarliwe wezwanie jednego z Paulinów, ojca Dionizego Łobrzyńskiego z 1642 roku. Ojciec Dionizy wołał: Maryja jest królową Polski, patronką bitnego narodu, patronką naszą, królową jasnogórską, królową niebieską, panią naszą dziedziczną. Potrzebujemy takiej duchowej postawy, takiego żaru miłości i żaru zawierzenia. Patrzymy na Maryję i od niej uczymy się być przy Panu zawsze. Szczególnie wtedy, kiedy czasy są niepewne, kiedy przychodzi konfrontacja ze złem, co niszczy w nas wiarę, zaufanie do Boga. Nasz różaniec to na przekór wszelkim trudnościom mocne stanięcie pod krzyżem Chrystusa. To trwanie przy Nim tak jak Jego Matka. Maryjne królowanie to pełne godności i pokoju trwanie z Jezusem i przy Nim. Zawsze, niezależnie od prądów, mód i kulturowych rewolucji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.